serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kilka miesięcy temu, kiedy byliśmy tutaj w siedzibie firmy sklepu internetowego dlahodowców.pl, mówiliśmy o promocjach, które tutaj się odbywają. Dzisiaj akurat mamy taki dzień, gdzie będziemy te promocje, które były, realizować, a była to między innymi jedna z promocji, zaczniemy od firmy Prima, polegająca na tym, że spośród osób, które zakupiły towar tej firmy, a dokładnie jakiej ilości i ile ich było, to powie nam tutaj kolega Rafał. Panie będą tutaj losować losy, to właśnie tu widzimy puchar z tymi losami, które posiadają imię, nazwisko, tak, i chyba numer telefonu danego klienta, że wiadomo, o kogo chodzi. Mamy dla nich przygotowane ile gołębi? Dzień dobry, witam hodowcy. Chcieliśmy właśnie zrealizować plany, które złożyliśmy z panem Andrzejem Głodzikiem. Na dzień dzisiejszy mamy obiecane z były gołębie 30, na dzień dzisiejszy pan Andrzej przysłał 16 gołębi. Te dzisiaj rozlosujemy, następne te, co brakują, 14, będą rozlosowane w późniejszym terminie. Po lotach młodych będą rozlosowane. Dzisiaj będzie rozlosowanych pierwsze 16 gołębi. No i przypomnijmy tylko zasady, te losy tutaj są od osób, które... Zakupiły dowolny zestaw rozpłodowy, lotowy, zestaw, który tam był powyżej 200 zł. I ile tych losów tutaj macie? Jakie prawdopodobieństwo jest tych 16 gołębi? Około 200-300 no, takich osób? Myślę, jest? Że troszkę więcej. Troszkę więcej, czyli tutaj 16 gołębi, czyli to jest tak 16 tych 200, tak około 4-5% będzie tych, co mają szansę coś wygrać. Ale zaczniemy. Pokażmy te rodowody, kolega Andrzej Głazik nam przysłał tutaj. Tak, są to gołębie też, gołębie, są to, widzę, że z różnych lat, tak? Tak, to są gołębie, nie są to gołębie same młode, są różne. No to by trzeba było już uzgodnić z panem Andrzejem. Jeżeli ktoś wygra, to można dzwonić, on opowie pewnie więcej o tych swoich gołębiach. Tutaj rodowody do nich mamy, są to, widzimy tylko jak przeglądaliśmy wcześniej, to są te podstawowe gołębie, które mieliśmy możliwość spotkać na naszych aukcjach. Też między innymi tutaj widzimy, akurat są gołębie czyste po Barcza, to są, czyli Janseny, to są gołębie, widzę, po Andreasia Drapach, też gołębie, po Pitmanie, tutaj dalej Barcze. Pitmana, no najróżniejsze są tutaj, widzę, o księdza Kostorza, widzę też 4298, to są gołębie pochodzące od Rudolfa Brinkmana bodajże, a to są czyste praktycznie chyba Albrechty, nie? O, i tak sobie tutaj będziemy mogli zobaczyć, widzę gołębie rocznika 14, tam był chyba jeden 11, tu jest 12 rok, to są gołębie pochodzące właśnie z gołębnika kolegi Andrzeja Głazika. No i będziemy tutaj dzisiaj losować, gdzie panie nam się przedstawią, które będą losowały. Na zmianę będziecie losowały zapewne, co? Tak, tak. Dobrze, to pani po lewej. Bogusia. Milena. I pani Milena, żona tutaj pana Rafała, który mówił, także zaczynamy losowanie. Pierwszego gołębia o numerze. To losujemy. Jaki numer tego gołębia jest? Pierwszy gołąb to jest numer 0326, 14 rocznik, 13385. I losuje pani Bogusia, mamy tutaj i wygrał tego gołębia Waldemar Łata Andrychów i numer telefonu tam jest, czyli pierwszy szczęściarz jest. Tutaj zaraz dopniemy, odłożymy to na bok. Dobrze. Tutaj kolega od razu zepnie i będziemy mogli tutaj przystąpić do kolejnego losowania. Bierzemy drugiego gołębia o numerze. Drugi gołąb to jest PL 0326 14 13 130. Tak, tu widzimy czysty Jansen po dwóch gołębiach oryginałach od Barcza. Marcin Chomka, miejscowość Orły. Okay. Tak, teraz następnego gołębia sobie tutaj też zobaczymy. Rafał tam spina, widzimy. To jest gołąb z 2015 roku. To jest Barcz razy Pitman. Tak. Numer gołębia PL 0326 15 52 59. I pani Bogusia wylosowuje tutaj. I mamy Mariusza Skolmowskiego, Samborowo. I on wygrał tego gołębia. Dobrze. Tu już następnego przygotujemy. Następny to jest, widzimy tutaj, Barcz razy Pitman. Gołąb po numerze PL 0326 14 12 703. I losowanie. Tak. Milena nam też wylosuje. Popatrzmy. Jarosław Stasica, miejscowość Bolków. Teraz jest następny gołąb, to jest gołąb po numerze PL 0326 14 13 383. To jest, widzę, czysty Andreas Drapa. Tu widzę, linia jest Super Flicer i Poker Face. Wnuczka, matka. I Tadeusz Kasprzyk, miejscowość Góra. Ten gołąb pojedzie do tego hodowcy. Tutaj mamy kolejnego ptaka, to jest tym razem gołąb z 2010 roku. PL 0326 10 17 312 to jest Drapa, ojciec, a matką tego gołębia jest gołąb
pod księdza Kostorza i jedzie ten gołąb do kolegi Janusza Konopa z miejscowości Chrzanów. Tak? No tutaj to sobie tak trochę przyspieszymy. Rafał tam spina, żeby się nic nie pomyliło. Teraz mamy gołębia o numerze PL0326-16-13776. To jest 100% Pitman i popatrzmy jeszcze z jakiej linii. Tu jest matka Kleine Dirki, też Kleine Dirk, czyli taki można powiedzieć inbred na Kleine Dirka. Bogusław Berger, nakło nad Notecią i tamten gołąb się w gołębniku u kolegi tego znajdzie, u kolegi Bogusława. I to Bogusia wylosowała, to tak ładnie brzmi nawet, nie? Ciekawe, czy by Bogusia pojechała też tam, zobaczymy. PL0326-16-13706 to kolejny gołąb, też księdza Kostorza samiec, a matka to jest 1039 Rainera, przepraszam, Andrasa Drapy i jedzie ten gołąb do kolegi Wojciecha Ogrodnika z miejscowości Humniska. Proszę bardzo. Teraz mamy gołębia z 2012 roku, PL0326-12-4796, też jest tutaj Brinkman i księdza Jerzego Kostorza z linii Black Giant. Tam już gołąb podobny występował, ale dostanie tego gołębia kolega Andrzej Krygiel z miejscowości Darłowo. Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz mamy gołębia PL0326 16 roku 13975 i podobnie jak tam było Kostosz. Ten gołąb już występował wcześniej w rodowodach ojciec, a matką jest gołąb z linii wnuczka Pokerface'a i to Krzysztof Dzień z Dębicy dostanie tego ptaka. Proszę bardzo. Pomału nam to tutaj ubywa, ale jeszcze troszeczkę zostało, także każdy ma szansę. Teraz 100% Drapa będzie. Tu jeszcze zobaczmy Skarla i Leonidasa i Astry. I to jest gołąb po numerze PL0326-16-13890. I mamy kolegę z Przelewic, Tomasza Gajewskiego, który będzie miał tego ptaka. Proszę bardzo, Rafał go złapie, ten rodowód tam podepnie. Tutaj też mamy czystego, 100% Andrasa Drapy gołąb, a gołąb ma numer PL0326-10-17588 i idzie do kolegi Zbigniewa Bruk z miejscowości Limanowa, czyli w góry jedzie. O, a tym razem zobaczymy, mamy gołębia też tego Drapę 100% o numerze PL0326-14-13-373 i ten gołąb będzie u kolegi, czy u koleżanki, bo żadnej koleżanki na razie. A nie, mamy Dorota Lenart, strzeleczki. O, i się trafiła pierwsza pani. Ciekawe, czy sama jest hodowczynią, czy dla męża kupiła. Albo narzeczonego, czy tam partnera, czy to może ten. Zobaczymy. Teraz mamy gołębia o numerze PL0326 z 2012 roku, 11675. To jest też, to widzimy... U samica to jest Brinkmana, a matka to jest od księdza Kostorza i idzie do kolegi Stanisława Borawskiego z miejscowości Radziłów. Proszę bardzo. I chyba ostatnie dwa gołębie tutaj nam zostały. Mamy gołębia o numerze PL0326-12-4889. To jest Bernda Kregera, to pewnie o ringlozę, taki inbred na ringlozę, czyli widzimy czysty Ginterprange. I idzie on do kolegi z Pilawy, Tomasz Piętka. Tu mamy tego, proszę bardzo. I ostatni ptak, którego tym razem z tych 16 losujemy, to jest PL035, rocznik 16, 10706. No czysty, 100% Pitman i też z linii Kleine Dirka. I idzie do kolegi Tomasza Zajączkowskiego z miejscowości Włocławek. O, czyli całkiem blisko tam od Torunia, bo Włocławek to jest tam 50-60 km. Teraz autostradą można szybko przejechać. Tutaj jeszcze przy okazji, jak jesteśmy, zobaczmy, gratulujemy wszystkim, którzy wygrali, ale sobie zobaczmy, jaki towar tu mamy w sklepie. O, tak to wygląda. Czyli coś jeszcze będziemy dzisiaj losować? Będziemy za chwilę losować kolejne, ale jeżeli chodzi o te artykuły kolegi Andrzeja Głazika z firmy Prima, to chyba mamy już wszystko załatwione, także na razie panią bardzo dziękujemy, a na razie się nie żegnamy całkiem, bo przejdziemy zaraz do kolejnego losowania. Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.